Od wtorku 1 lutego wprowadzona została zmiana stawki VAT na niektóre towary. Jak informuje Ministerstwo Finansów, zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży podstawowych produktów żywnościowych, na które wprowadzono stawkę zerową. Są to między innymi mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, w tym przetworzone, zboża, produkty przemysłu młynarskiego i wyroby piekarnicze oraz niektóre napoje, takie jak mleka roślinne i napoje zawierające co najmniej 20% soków owocowych. Resort Finansów zobowiązał przedsiębiorców do wywieszenia w ich placówkach handlowych pisemnej informacji o obniżce stawek VAT. Powinny one być umieszczone przy kasach, a wzory komunikatów dostępne są na stronie podlaskie.kas.gov.pl w zakładce Aktualności.